Szum towarzyszy nam w naszym życiu na każdym kroku. Czy jest to szum drzew za oknem, czy szum lodówki pracującej w kuchni, czy też szum wentylatora w laptopie. My na co dzień takich dźwięków raczej nie słyszymy. Raczej nasz umysł po prostu eliminuje je z otoczenia i nie zwraca na nie uwagi. Natomiast wystarczy założyć słuchawki i włączyć utwór, który nie był prawidłowo odszumiony. Jak pozbyć się szumu z nagrania? Cześć, tu Krystian ze strony jak zrobić podcast.pl. Najlepiej pozbyć się szumu z nagrania po prostu nie nagrywając tego szumu. Natomiast oczywiście no nie zawsze mamy taką możliwość, żeby tak dokładnie wyciszyć nasze stanowisko, nasze miejsce, w którym nagrywamy podcast, żeby żadnych dźwięków nie było w ogóle słychać. Bardzo często jest tak, że jakieś dźwięki nam towarzyszą, chociażby dźwięki pracującego komputera na którym nagrywamy nasz podcast. Co takiej sytuacji, jak takiego sumu się pozbyć? Najlepiej skorzystać z jednego z bezpłatnych programów i wbudowanej w niego funkcji do odsumiania. Za chwilę pokażę Ci, jak wygląda to w Audacity. Jeżeli nie masz możliwości wyelimi wyeliminowania źródła szumu, no to musimy już tutaj skorzystać z jakiegoś programu do edycji audio, na przykład z bezpłatnego Audacity. Co potrzebujemy, aby odsumić plik w Audacity? No przede wszystkim potrzebujemy ten plik. Ja przygotuję więc króciutkie nagranie. Cześć, to jest przykładowe nagranie w programie Audacity. Cześć, to jest przykładowe nagranie w programie Audacity. Zwróć uwagę na wskaźnik głośności, zarówno przed moim głosem, jak i po moim głosie, czyli w miejscu, gdzie teoretycznie powinna być cisza. Coś jednak jest, coś, coś się tam dzieje. Cześć, to jest przykładowe nagranie w programie Audacity. To jest właśnie nasz sum, to jest to, co będziemy chcieli z naszego pliku wyeliminować. Aby wyeliminować takiego nagrania sum, potrzebujemy próbki tego sumu, czyli potrzebujemy krótkiego fragmentu nagrania. To może być na przykład tutaj ten fragment. Krótkiego fragmentu nagrania, który Odzwierciedla tylko i wyłącznie ciszę, czyli odzwierciedla tylko i wyłącznie naturalne środowisko, w którym znajduje się mikrofon i wszystkie dźwięki w koło, te dźwięki, które nie są nam potrzebne, czyli właśnie szum wentylatora w laptopie, szum gdzieś dochodzący z nad okna, szum lodówki, pralki, innych urządzeń. I taki wzorzec szumu, no przynajmniej sekundę, półtorej sekundy dobrze byłoby żeby trwał. jeżeli jest możliwość nagrania dłuższego fragmentu, to oczywiście na pewno nie zaszkodzi. Równie dobrze może to być i 10, i 15 sekund. Natomiast no, przynajmniej tą sekundę, półtorej powinniśmy mieć. Mam tutaj takie malutki fragmenci, które mógłby być w tym momencie moim wzorcem szumu. Ale co zrobić, jeżeli takiego fragmentu nie mamy? Jeżeli nie mamy takiego wzorca, nie mamy na czym się opierać i nie mamy yy, możliwości no, do sztukowania. Znaczy, możemy generalnie użyć Opcji generuj sum, ale ten sum to nigdy nie będzie tym sumem, który powinniśmy w programie mieć. Czyli to nie będzie ten naturalny sum, to nie będzie naturalne środowisko mikrofonu. To będzie po prostu komputerowy sum wygenerowany przez aplikację, i nigdy nie będzie on odzwierciedlał tego, w jakim środowisku tak naprawdę znajduje się mikrofon i nie będzie to ten sum, który powinien być. W takiej sytuacji, jeżeli nie mam próbki szumu, jeżeli nie mam możliwości skorzystania z fragmentu cichego w moim nagraniu, staram się zawsze dograć jeszcze jeden krótki, kilkusekundowy fragment nagrania. Wyciszmy więc to i nagramy kilka sekund ciszy. OK, wystarczy. Ten fragment tutaj nagrany powinien zawierać tylko i wyłącznie szum z otoczenia. Sprawdźmy. Tak, to jest dokładnie to, co potrzebujemy, z tym, że na końcu wkradł nam się jeden dźwięk. Na końcu było słychać kliknięcie myszką, ponieważ kliknięcie myszką nie jest tym elementem, który jest nam tutaj w tym momencie pożądany. Usuwam końcówkę. Na wszelki wypadek usunę też jeszcze początek. Tak, na wszelki wypadek, żeby nie było tam kliknięcia myszki z początku również słychać. Ok, teraz mamy taki sum, jaki potrzebujemy. Teraz wykorzystamy to drugie nagranie, ten drugi krótki, kilkusekundowy, pusty właściwie, można powiedzieć prawie, że plik, tą ścieżkę do odsumienia naszego pliku, który będzie naszym podcastem. Zaznaczamy ścieżkę, która będzie wzorcem naszego szumu. Całą, klikamy gdzieś tutaj po lewej stronie, zaznaczamy całą ścieżkę. Z menu efekt wybieramy redukcję szumu i tą ścieżkę traktujemy jako profil, w związku z czym wybieramy opcję uzyskać profil szumu. Teraz zaznaczamy tą ścieżkę, którą chcemy odszumić, czyli tą, z której ten szum musimy usunąć i jeszcze raz z menu efekt wybieramy redukcję szumu, ale tym razem już nie uzyskaj profil szumu, tylko poniżej po prostu OK. Te ustawienia w zdecydowanej części domyślne wystarczą, nie ma potrzeby modyfikacji ich, Ewentualnie można troszkę y, dopasować tutaj w, y, niektóre szczegóły i wtedy po kliknięciu OK zmiany zostaną w tym pliku, w tej ścieżce zastosowane. Sprawdźmy jeszcze jak to brzmi. Cześć, to jest przykładowe nagranie w programie Audacity. Powinno być OK. Wyciszmy tą naszą ciszę, żeby nam nie przeszkadzała. Cześć, to jest przykładowe nagranie w programie Audacity. Cześć, to jest przykładowe nagranie w programie Audacity. Zwróć uwagę w tym miejscu, przedtem mieliśmy tutaj szum. Tutaj na początku jest kliknięcie, tutaj jeszcze jakiś dźwięk. Na końcu jeszcze jest jedno kliknięcie myszką. Natomiast ten kawałek, gdzie no, tak naprawdę nic, nic się nie dzieje, tutaj w tym miejscu, na wskaźniku głośności nie ma już nic. Przedtem mieliśmy szum gdzieś do mniej więcej minus... 48 minus 45 dB. W tej chwili tego sumu już nie słychać. Cześć, to jest przykładowe nagranie w programie Audacity. Sum udało nam się usunąć. Oczywiście taki plik trzeba dodatkowo jeszcze edytować. Trzeba wyciąć z niego te zbędne fragmenty, i w tej chwili takie nagranie już nadaje się do publikacji.